Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest filmik dotyczący One Punch Mana. Właściwie to anime One Punch Man, ponieważ zacznę od początku to wszystkiego. Ja ogólnie jakiś czas temu zaczęłam oglądać to anime, ale tak jakoś się do tego zabierałam, nie zabierałam, a stwierdziłam, a spróbujmy. Pojawiło się coś fajnego, jest na bieżąco, zobaczmy jak to będzie szło. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Więc tak, przede wszystkim anime jest stworzone na podstawie mangi. Są dwie mangi. One Punch Man One, którego kreska jest naprawdę okropna. Kreska jest tak sztywna, tak jakby rysowały po prostu dziesięciolatek, tak? No, to nie jest najładniejsza forma sztuki, jaką się widziało. Natomiast One Punch Man jest. Po prostu ma piękną kreskę, jest naprawdę ładnie, bardzo ładnie narysowany. Naprawdę pięknie jest narysowany. Jest to shonen, jest to naprawdę te akcje, te bitwy, to wszystko jest bardzo ładnie narysowane, to bardzo ładnie określone, bardzo ładnie pokazane przede wszystkim. I naprawdę to świetnie wygląda. Na podstawie mangi One Punch Man, ten zwykły, została zrobiona anime. I to na anime się teraz skupimy, ponieważ ostatnio się dowiedziałam, że ma być ponoć 12 odcinków. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Zobaczymy, jak dojdziemy do 12 odcinka, czy będzie zapowiedź 13 odcinka i czy będzie w kolejnym tygodniu kolejny odcinek. Natomiast w tym momencie jesteśmy na etapie 9 odcinka. Stwierdziłam, że ponieważ jest ich tak mało, więc omówię mniej więcej tak na szybkiego, każdy po kolei sobie obejrzałam wszystko od nowa. Powiem wam, że to nie było jakoś specjalnie trudne i nie było nie sprawiało mi jakiejś specjalnej trudności, ponieważ anime jest narysowane przepięknie. Wszelkie akcje, wszelkie walki, wszelkie animacje są zrobione przepięknie. Do tego jeszcze ta cała oprawa muzyczna jest naprawdę świetnie do prawa muzy dobrana muzyka do sytuacji, tak? Jest naprawdę, są powtarzalne, motywy się powtarzają cały czas, ale one są takie, że one naprawdę pasują do sytuacji, do jakiej zostały stworzone, tak? Naprawdę to świetnie wygląda. I odnośnie samego anime, zanim przejdę dalej, zanim będę cokolwiek omawiać, w sensie moje takie podsumowanie na temat całego anime, jak ja się czuję na temat samego anime, na temat samej historii, przejdźmy sobie do samej historii. Odcinek pierwszy. Poznajemy naszego głównego bohatera, Saitame. Jest to facet, który postanowił zostać bohaterem, postanowił pomagać innym, postanowił walczyć dla nich. W ogóle cała historia jest w takim jakby troszkę innym świecie. Niby żyjemy na Ziemi, ale to jest taka inna Ziemia. Nie ma różnych państw i czegoś takiego, tylko są po prostu miasta. Miasto Z, miasto A, miasto S, miasto J. I tak to jest podzielone, tak? A nie ma natomiast różnych państw podzielonych między sobą, tak? W jakikolwiek sposób. Jest po prostu jedna ziemia, na której żyją ludzie. Natomiast jedynym problemem na tej ziemi są ciągle pojawiające się potwory i bycie bohaterzy w tej całej historii są czymś naturalnym. Saitama postanawia zostać jednym z tych bohaterów, zwłaszcza, że tam od jakiegoś czasu, tam mniej więcej od tego jego momentu, w którym postanawia zostać bohaterem, czyli 3 lata wstecz, jak historia się pojawia, coraz bardziej jest napływ tych różnych potworów i jest zapotrzebowanie na coraz więcej takich silnych osób, które są w stanie sobie z nimi radzić. Więc wchodzi nasz Saitama, przez 3 lata niezwykle ciężko trenuje i staje się niewiarygodnie super mega uber overpower, tak silnym, że jest w stanie po prostu powalić każdego przeciwnika jednym ciosem. To jest imponujące. Powiem wam szczerze, że bardzo się z tego cieszę. Natomiast to dopiero pod koniec, jak wszystko opowiem, tak? Więc poznajemy naszego Saitamę, który wszystko rozwala jednym ciosem i który sobie żyje, który jest tak silny, że przestał czuć emocje jakiekolwiek w walkach ze swoimi różnymi przeciwnikami. Cały czas chodzi z takim byle jakim wyrazem twarzy, tak? On nie ma ostrych rys, jak wszystkie postacie w całej historii mają ostre rysy, mają jakieś pozaznaczone kości policzkowe, jakiś zarys szczęki czy coś. Nie, on ma kompletnie taki
Płaska ściana, na której są, to znaczy płaska powierzchnia, na której są narysowane oczy, nos i usta i tyle. I to jest cały Saitama, tak? To jest cała twarz Saitamy. Poza tym trenował tak ciężko, że wyłysiał kompletnie, więc to jest taki troszkę komiczny dodatek. Saitama sam sobie jest dość komiczną postacią. Ale przechodząc do kolejnego odcinka, mamy odcinek drugi, w którym Saitama poznaje Genosa. Genos jest cyborgiem, który widząc siłę Saitamy postanawia zostać jego uczniem, tak? Postanawia się uczyć pod jego skrzydłami, stwierdza, że on jest najsilniejszy, czego się oczywiście nie myli. I postanawia się uczyć, zostać przy nim, żeby się uczyć, żeby samemu stać się silniejszym. To jest dość logiczne. Przy okazji, Genos jest niezwykle inteligentny, jest bardzo mądrym cyborgiem. Stał się cyborgiem, dlatego że jakiś inny szalony cyborg zniszczył miasto, zabił jego rodzinę, zniszczył miasteczko, w którym on żył. I on postanowił się zemścić, połączył swoje siły z jakimś profesorem, który zamienił go w cyborga, i teraz z odcinka na odcinek ma tam jakieś inne części i staje się coraz silniejszy, tak? Natomiast sam Genos jest taką bardzo fajną postacią, ponieważ dokładnie wie, co sobie Saitama kiedy myśli, zwłaszcza jeśli chodzi o włosy, tak? To jest najlepszy element, że jak Saitama zaczyna coś, nawet nie myśli o włosach, tylko że Genos widzi jakieś elementy, łączy i od razu przyłącza do tego, że Saitama nie ma włosów i że chce mieć włosy. To mi się za każdym razem podoba, jak widzę, że on coś tam o tych włosach mówi do Saitamy. To jest naprawdę świetne. W tym odcinku zaczynają się też problemy z domem ewolucji, i do którego Saitama z Genosem się udają już w trzecim odcinku, i który, cóż, Genos zrównuje główny budynek z ziemią, natomiast w podziemiach znajduje się ostatni, najpotężniejszy twór domu ewolucji, ten najsilniejszy rzeźnik Kabuto bodajże, wygląda jak chrabąszcz. I Genos z nim walczy, zostaje pokonany. Rzeźnik Kabuto jest dla niego za silny. Natomiast w momencie, w którym Saitama z nim walczy, niby obrywa, tak? Bo ten rzeźnik Kabuto go odbija od ścian, ale Saitama jest w szoku pourazowym, że tak to ujmę, ponieważ się dowiaduje, że jest sobota, a w soboty w supermarkecie są super przeceny, tak? I jest w takim szoku, że właśnie teraz jest sobota, on specjalnie chciał to zrobić teraz, żeby udać się na tą przecenę, a pomylił sobie dni i nie zdążył, i taki był w szoku i rozwalił go jednym ciosem i przeżywał to tak strasznie. Super mi się to podobało, po prostu uwielbiam tą historię. Kolejny odcinek. Poznajemy gościa, z którego Genos się zawsze nalewa, głównie z jego imienia. W anime nie ma tego pokazane, natomiast w mangach, nie wiem, czy tłumacz to robi, czy nie, nie wiem, moim zdaniem robi to Genos i strasznie mi się podoba, bo za każdym razem, jak Genos wymawia imię tego współczesnego ninja, w nawiasie pod tym wszystkim jest napisane LOL. Naprawdę, strasznie mi się to podoba. Nie wiem, jak on się nazywa. Ja go nazywam Sound Speed of Sonic Speed Sound. Dokładnie tak go nazywam, Sound Speed of Sonic Speed Sound. Za każdym razem, jak go widzę, to sobie myślę, o, Sound Speed of Sonic Speed Sound, bo on ma tak, to znaczy, imię to on ma nawet normalnie, bo on jest chyba Speed Sound of Sonic, tak się chyba naprawdę nazywa. Jednak ponieważ Genos się z tego tak nalewał, stwierdziłam, że nie, on nie może, w mojej głowie się nazywa tak, jak się nazywa. Spotykamy tego współczesnego ninja. Saitama się orientuje, że on nie jest sławny, że mimo wszystko i co robił, mimo tych wszystkich pokonanych potworów i w ogóle tego wszystkiego, co zrobił dla ludzi, on nie jest rozpoznawalny. Dowiaduje się, że musi zostać profesjonalnym bohaterem, zapisać się na liście, w rankingach i w tym wszystkim, żeby był rozpoznawalnym, tak? Postanawia więc zostać bohaterem. W kolejnym odcinku Saitama razem z Genosem przystępują do testów, które obaj zdają. Genos zdaje na 100%, a ponieważ w domu ewolucji to, co zrobił, rozwalił ten budynek siedmiopiętrowy, ludzie stwierdzili, że to. Słusznie stwierdzili, że to jego zasługa, że zniszczenie domu ewolucji to jego zasługa. Co prawda, Saitama pozbył się tam tych najważniejszych części tego domu ewolucji, jednak Stowarzyszenie Bohaterów stwierdziło, że Genos za dokonanie tych swoich uczynków powinien od razu zostać bohaterem klasy S i od razu go przypisują do klasy S.
Natomiast Saitama ledwo zdaje test pisemny, ale pobija wszystkie rekordy testu wysiłkowego, testu fizycznego. I zostaje bohaterem. Musi mieć 70 punktów, żeby zdać. Dostaje 71 punktów na całe jego szczęście. I zostaje najniższym bohaterem w klasie C. Nie przeszkadza mu to zbytnio. Jego akurat te rangi jakoś specjalnie nie rajcują. On po prostu chce być bohaterem, tak? On po prostu chce pomagać ludziom. Więc zostają bohaterami i ruszają świat jako bohaterowie. Aha, w tym odcinku jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo tak mam spisane mniej więcej, co się działo w tych odcinkach, żeby to mniej więcej dobrze omówić, ponieważ w tym odcinku się dzieje bardzo, bardzo ważna rzecz. Czytałam to w mandze, jak czytałam to w mandze i zobaczyłam to po raz pierwszy, to od razu mi się wyświetliła w głowie jedna myśl, o której jestem niemalże pewna, prawie na 100%, tam 98%, ponieważ Saitama i Genos stoczyli ze sobą pojedynek, zaczęli ze sobą walczyć. Genos dawał z siebie wszystko od samego początku, natomiast Saitama go cały czas unikał. Dopiero tam pod koniec Saitama stwierdził, że skoro Genos chce naprawdę tak bardzo, bardzo na poważnie do tego podejść, to Saitama nie powinien mu w tym przeszkadzać. I wtedy Saitama używa jednego ciosu, właściwie nie tyle ciosu, ile zatrzymuje pięść tuż przed twarzą Genosa. Po prostu moim zdaniem to jest jedyny moment w całej historii, w której widzieliśmy Saitamę używającego pełnej swojej mocy. On się co prawda zatrzymał, no prawie pełnej swojej mocy, tak? On się zatrzymał i on go nie uderzył, jednak widzimy górę za plecami Genosa, która jest kompletnie rozwalona. Saitama spokojnie do tego jakoś podszedł, strzelił go w nos i powiedział: chodźmy coś zjeść, tak? Natomiast góra za Genosem była całkowicie rozwalona, jakby jakieś działo ją przestrzeliło, takie gigantyczne. Więc moim zdaniem to jest jedyny moment w całej historii, w której widzimy Saitamę używającego swojej pełnej mocy. Co prawda, ja wiem, co się dalej stanie, tak? Bo ja czytałam manga jest na 58, 57 chapterze w tym momencie i ja wiem, co się dalej stanie. Natomiast nie mogę wam tego powiedzieć, ale naprawdę w momencie, w którym czytałam ten moment, wyświetliło mi się, że to jest chwila, w której Saitama użył swojej prawdziwej mocy, swojej pełnej prawdziwej mocy. Przechodząc dalej, spotykamy Sweet Maska, który w mandze to było inaczej, ponieważ w mandze Sweet Mask pojawiał się dopiero dużo, dużo później, natomiast tutaj Sweet Mask chce się spotkać z Genosem i chce go przywitać, chce mu powiedzieć, że on od niego wymaga, żeby rozprawiał się ze złem najszybciej i najlepiej jak tylko potrafi, tak? Szczerze powiedziawszy, nie przepadam za tym Sweet Maskiem. On jest taki szemrany taki trochę. Niby wielki supergwiazdor, niby bohater i tak zajmuje się wszystkim, a co prawda widzimy... Nie mogę wam tego powiedzieć, bo tego jeszcze w anime nie było. Tak czy inaczej, po prostu nie przepadam za tym Sweet Maskiem, tak? Co jest dalej? W szóstym odcinku dowiadujemy się, że miasto Z, w którym żyje Saitama, jest opuszczone, ponieważ tam dochodzi do częstych ataków potworów i tam często jest coś zniszczone, więc ludzie z obrzeży miasta Z przenieśli się do centrum, całkowicie pozwalając, żeby miasto Z zostało opuszczone. Żyje tam Saitama, sobie tam spokojnie mieszka. Oj kurde, nie pamiętam, na początku odcinka powiedziałam, jak to się nazywa. Stowarzyszenie Bohaterów postanawiają przeprowadzić śledztwo nie przynosi żadnych dokładnych wyników, tylko tam potwierdza, że w mieście Z żyje jakiś potwór. Nikt się nie domyśla tego, że tym potworem jest Saitama i podejrzewam, że Saitama z powodu tego, jaki jest potężny, to on przyciąga te wszystkie potwory, że dlatego, że stał się taki potężny, że dlatego, że miał w sumie potencjał dostania się takim potężnym człowiekiem, takim potężnym bohaterem, to sprawiło, że tych potworów zaczęło się pojawiać coraz więcej na świecie. No, to jest tylko moja teoria, to nie ma żadnego potwierdzenia ani w anime, ani w mandze, to wam mogę powiedzieć.
To jest moja teoria. Dalej pojawia nam się meteor. Dalej pojawia nam się meteor, który ma uderzyć w Ziemię. Nagle zmienił tor lotu, miał przejść nad Ziemią. Zmienił tor lotu, ma walnąć w Ziemię, dokładnie w centrum miasta Z. I w tym odcinku poznajemy dwóch bohaterów klasy S. Poznajemy Banga, mistrza z sztuk walki, mającego własne dojo i pięć kropli świdrującej kamień, czy coś takiego, tak się to dobrze nazywa, tak się nazywa ta technika, której używa. Poznajemy też drugiego bohatera klasy S, Bofoira, Metal Kinga, który nie jest zainteresowany współpracą z nikim, on jest zainteresowany tylko i wyłącznie potęgą i siłą swojej broni, jaką on tworzy. Nie jest zainteresowany niczym ponad to. Próbują rozwalić ten meteor. Najpierw próbuje rozwalić ten meteor ten Metal Knight, nie udaje mu się. Potem próbuje rozwalić meteor Genos, też mu się nie udaje, używa pełnej mocy swojego działa. No cóż, niestety mu się nie udało. Się pojawił kolejny komediowy motyw, w którym Genos strzela w ten meteor. Bank powiedział, że wydaje mi się, że meteor się cofa, naprawdę? A nie, tylko mi się wydawało. Cholerny dziadu. Tak mi się to spodobało po prostu. Meteor dalej ma uderzyć w ziemię. 9 sekund do uderzenia. Pojawia się Saitama, wystrzelił je w stronę meteoru i jednym ciosem go kompletnie niszczy. Niszczy jego falę uderzeniową. Tą jego prędkość uderzeniową, z jaką on leciał w ziemię, niszczy kompletnie meteor na kawałki. Co prawda, te kawałki rozwalają miasto, ale miasto Z nie zostaje kompletnie zmiecione z powierzchni ziemi, tylko zostaje uszkodzone. Bardzo poważnie uszkodzone, ale nikt nie zginął, tak? Saitamie udało się zapobiec bardzo, bardzo dużym stratom w ludziach po prostu. W drugiej części tego odcinka Saitama spotyka dwóch tanktopów. Tych tanktopów jest od cholery jako bohaterów. Saitama spotyka dwóch tanktopów. Jednego tanktopa, którego spotkał już trochę wcześniej. Tanktop Tiger i tanktop Black Hole, z tego co pamiętam, tych dwóch. I oni postanawiają go zniszczyć poprzez lincz publiczny. Po prostu zbierają ludzi wokół siebie. Znaczy Black Hole zbiera ludzi wokół siebie i krzyczy, że to Saitama, że to jego wina, że to przez niego tak meteor zniszczył wszystko dookoła i że to jego wina. I ludzie zaczynają skandować razem z nim, żeby on odszedł, żeby on poddał się i żeby przestał być bohaterem, tak? Niestety postanawiają trochę na za dużo sobie próbują pozwolić, tak? I postanawiają zaatakować Saitamę. W tym momencie Saitama po prostu traci już swoją cierpliwość i drze się, że tak, to on rozwalił meteor i że jego nie obchodzi nic, że coś z ich rzeczy zostało zniszczone, że jak mają jakieś pretensje do tego, że coś zostało zniszczone, to niech krzyczą do meteoru, ponieważ to meteor to zniszczył, a mogło być gorzej, po prostu uświadomił ludziom, że mogło być dużo, dużo gorzej. Natomiast ludzie już cały czas są coraz bardziej pewni tego, że Saitama jest po prostu bohaterem, który przychodzi w odpowiedniej chwili i zgarnia wszelkie laury dla siebie, że on tylko trzyma się blisko klasy S, tylko po to, żeby samemu zgarniać jak najlepsze wyniki, tak? Że to, co oni zrobią, to żeby on zgarniał. Nikt nie jest świadom tego, jak potężny jest tak naprawdę Saitama. O, i kolejne dwa odcinki są ze sobą łączone, ponieważ łączą ze sobą jedną tą samą historię. Pojawia się nam król głębin morza. Będę na niego mówić morski król albo po prostu król. Chociaż nie powinnam, bo jest bohater klasy S nazywający się król, ale będę na niego mówić King. Dobra, niech będzie, że ten król morski głębi to będzie król. I on się pojawia i oni postanawiają przejąć powierzchnię ziemi, tak? To, co jest nad poziomem morza, postanawiają przejąć dla siebie. I pojawia nam się ten król morskiej głębi i okazują się strasznie, strasznie silny. Pokonuje wielu bohaterów na swojej drodze. Pokonuje nawet kolejnego bohatera klasy S, Puri Puri więźnia, Puri Puri Prisoner. Facet jest... Facet jest czymś innym, tak?
Jest on niezwykle silny, tak? Jest on naprawdę bardzo, bardzo silny, jednak jest on inny. Po prostu jest on tak fajnie przekazany. Jest on naprawdę bardzo silny, tak? Tego mu nie można zarzucić. Przez chwilę naprawdę na równi okładał się z królem mórz. Natomiast przegrał. Dlaczego twierdzę, że jest inny? Ta jego transformacja w anioła, wyglądająca jak transformacja czarodziejek z Księżyca, to mnie po prostu powaliło. To po prostu świetnie, naprawdę świetne. Świetny pomysł, świetne przekazanie, naprawdę mi się bardzo podobało i świetnie pasuje do postaci Pori Prisonera, więc naprawdę, naprawdę super. Pori Prisoner został zamknięty w więzieniu na dożywocie, ponieważ zdarzało mu się napadać na pięknych chłopców. W tym momencie co jakiś czas ucieka z więzienia, żeby właśnie tym biednym chłopcom pomóc, czy złapać jakichś pięknych chłopców itd., itd. Natomiast przechodząc dalej, Pori Prisoner zostaje pokonany, tak? I król głębin morza udaje się do miejsca, w którym jest skupisko wszystkich ludzi do schronu. Postanawia zaatakować schron, żeby móc ich zabić. Wtedy pojawia. Nie, jeszcze nie. W schronie spotyka czterech bohaterów, których bardzo łatwo i bez trudu pokonuje, i wtedy pojawia nam się Genos. I przechodzimy już do 9. odcinka, ostatniego, który się pojawił. Genos walczy z królem głębin bardzo, bardzo mocno. Są mniej więcej na równi. Ten król głębin, ponieważ pada dookoła, jest jeszcze silniejszy, jest w swojej najsilniejszej formie. I mimo wszystko Genos jest w stanie z nim walczyć no, prawie na równo. Zostaje pokonany tylko dlatego, że król głębin strzelił kwasem, tak? I że Genos postanowił przyjąć to na siebie, żeby nikt nie umarł. I tak, ale mimo wszystko oni walczyli na równi. Genosowi została wyrwana ręka, a i tak stawiał bardzo duży, bardzo silny opór temu królowi głębin. Nawet całkiem nieźle mu szło i całkiem nieźle z nim walczył. Podejrzewam, że gdyby nie to, że został stopiony przez kwas, prawdopodobnie pokonałby go, tak? Chwilę by mu to zajęło i wymagałoby od niego sporo wysiłku, ale by go pokonał. Więc. No tak, walka między tym królem głębin a Genosem była naprawdę bardzo, bardzo ładna. Bardzo ładnie to zostało pokazane, jak oni ze sobą walczyli, jak oni się ze sobą bili itd., itd. Niestety Genos zostaje pokonany. Pojawia nam się kolejny bohater, rowerzysta bez uprawnień. On nie jest jakimś silnym bohaterem, on jest bardzo słabym bohaterem. Natomiast to jest bohater, to jest taki prawdziwy bohater, tak? Taki prawdziwy bohater w naszym świecie. Człowiek, który po prostu pomaga innym, tak? On robi wszystko, żeby każdemu innemu pomóc. Nie jest najsilniejszy i zostaje bardzo szybko powalony przez króla głębin za pomocą paru ciosów, po prostu. Właściwie to za pomocą jednego ciosu zostaje wykluczony kompletnie z gry. I w tym momencie pojawia nam się Saitama, który w końcu odnajduje tego króla głębin i zaczynają ze sobą gadać. Znaczy, król głębin zaczyna gadać, opowiadać całą swoją historię, cały swój niecny plan. Saitama go prowokuje do ciosu i Saitama wtedy też wyskakuje z jednym ciosem. Jednym pojedynczym ciosem, który stworzy dziurę w ciele króla głębin i jest tak potężny, że cały deszcz, wszystkie chmury, jakie wisiały nad miastem, zostają odegrane, że tak to ujmę. I po prostu zaczyna świecić słońce i przestaje padać, tak? Tak potężny był to cios, że fala uderzeniowa spowodowana przez niego całkowicie odegnała chmury. To był naprawdę, naprawdę potężny cios. W ogóle też pięknie zostało to narysowane. Naprawdę pięknie zostało to narysowane i pięknie została zrobiona animacja do tego, jak ten jeden cios i ta fala uderzeniowa się rozchodzi, odgarniając wodę. Naprawdę świetnie to zostało zrobione, że z tym deszczem. Świetny pomysł mieli twórcy, tak? I co dalej? Saitama przede wszystkim z powodu jednego gościa, który
nie potrafi docenić tego, co się dla niego robi. Ludzie dalej sobie myślą, że Saitama jest gościem, który po prostu przyszedł i dokończył to, co zaczęli inni bohaterowie i przypisuje sobie laury innych. Na szczęście ludzie z tego całego zarządu, tymi bohaterami, widzą, co się dzieje, tak? Widzą, co się naprawdę dzieje, mają pojęcie o tym, co się dzieje i widzą, że Saitama nie jest osobą, która rzeczywiście, tak jak myślą ludzie, przychodzi na miejsce i zgarnia laury, tylko że rzeczywiście odwala kawał dobrej roboty, że jest naprawdę, naprawdę potężny i widzą to, i potrafią to docenić. Oczywiście nie mogą go awansować od razu do klasy S, ponieważ to by było podejrzane, ludzie od razu by byli pewni, że Saitama jest oszustem. Natomiast tak, wspinając się w miarę powoli, tak, on się nie wspina wcale powoli po rangach, można śmiało. No, nie ma tego uczucia aż tak potężnego, tak, że Saitama oszukuje, co jest oczywiście. Wiadome, że nie oszukuje. I tak, i Saitama na samym końcu tego odcinka zostaje mianowany bohaterem klasy B. Udaje mu się przeskoczyć do klasy B. I w tym momencie kończy nam się 9. odcinek. Pod koniec odcinka jest zapowiedź tego, co się stanie w kolejnym odcinku, ale o tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Podejrzewam, że filmik dotyczący 10. odcinka pojawi się za jakieś 3-4 godziny, ponieważ w wersji z angielskimi napisami odcinki wychodzą w niedzielę, natomiast w poniedziałki są odcinki już z polskimi napisami, zazwyczaj. Natomiast co do samego anime, anime jest bardzo ładnie przeniesione z mangi, tak? Bitwy są naprawdę, naprawdę piękne, naprawdę są super, super walki. Zauważyłam odnośnie ścieżki dźwiękowej. Że za każdym razem, jak Genos walczy, jest taka specyficzna muzyczka podkładana pod walki Genosa, tak? Za każdym razem, jak jest jakaś pogadanka, jak jest jakaś taka ważniejsza, bardziej podniosła przemowa, to jest taka gra na pianinie, tak? Taka delikatna, w momencie, w którym Genos opowiadał tę swoją historię z tym cyborgiem, jak to pianino coraz bardziej przyspieszało, jak ten Genos coraz bardziej nawijał, coraz szybciej. I to pianino też coraz szybciej leciało. To po prostu strasznie mi się to podobało. W ogóle te ujęcia komediowe w całej historii są świetnie. Naprawdę mi się, naprawdę, naprawdę. No to anime jest czymś, co się bardzo przyjemnie ogląda. Manga jest czymś, co się naprawdę bardzo przyjemnie czyta. Chociaż manga jest niestety taka, że pojawia się raz na jakiś czas, że tak to ujmę. Standardowo technicznie chyba się powinna pojawiać 3 chaptery na miesiąc, tak? Bo na wszelkich stronach, na jakich widzę, to tak co miesiąc są po 3 chaptery dodawane. Więc nie wiem, na jakiej zasadzie to wygląda. Też każda strona inaczej liczy chaptery, ponieważ na stronie, na której ja oglądam, jak jest jakaś łączona historia ze sobą, jak na przykład w momencie tego Króla Głębin, to nie wiem, który to był chapter. Załóżmy, że to był chapter 20, tak? I to szedł chapter 20 przez 4 czy 6 chapterów, tak? To nie było na takiej zasadzie, że był chapter 20, 21, 22, 23 i każdy był o królu mórz, tylko był chapter 20 i chapter 20 się powtórzył 6 razy i każdy był kontynuacją, po prostu łączył ze sobą całą historię tego króla głębin, tak? Ja oglądam akurat na takiej stronie, inne strony liczą właśnie chapter 1, 2, 3, 4. Szczerze powiedziawszy, mi się ta wersja z tym liczeniem tych chapterów z taką łączoną historią, gdzie chaptery są łączone po prostu, że jak się coś dzieje, jakaś część historii, to są tak chaptery ułożone, że jest 4 chaptery, na przykład 24 chaptery, 21, 4 chaptery, 22 itd., itd. Mi się to akurat bardzo podoba. Odnośnie samego anime, odnośnie moich przypuszczeń, jak już powiedziałam, mi się wydaje, że z powodu tego swojego całego potencjału, ponieważ Saitama nie ćwiczył wcale tak twardo, tak ciężko, tak? Saitama robił ledwo 100 brzuszków, 100 przysiadów i 100 pompek dziennie, do tego przebiegał 10 km dziennie, czy tam 10 mil. To nie jest jakoś specjalnie ciężki trening wysiłkowy, tak? Saitama miał w sobie coś, Saitama miał w sobie takie coś, co sprawiło, że ten właśnie trening
pomógł mu stać się tak silnym, jak silnym był, tak? Dla Saitamy to był trening do upadłego. On trenował do upadłego każdego dnia ciągle przez 3 lata, tak? Więc Saitama coś w sobie na pewno miał, że stał się tak silny. Nie wiem tylko, czy to była jakaś energia znajdująca się wewnątrz jego. Osobiście podejrzewam, że to jest wola, że to wszystko, że stał się tak potężny, zawdzięcza tej swojej woli, tym swoim pragnieniu stania się tak silnym i tak potężnym, że ten trening, mimo iż nie był najcięższy, pozwolił wyzwolić w nim tą energię, ta jego wola go tak namnożyła, że stał się taki super silny, stał się niewiarygodnie i niepojmowalnie tak potężnym, że użyję takiego stwierdzenia. Więc tak. Osobiście co do mangi i co do samego anime, ja oczekuję jednej rzeczy, że w całej historii Saitama nie zostanie pokazany w świetle, że on ma z czymś problem. Tak? Oczywiście odnoszę się tutaj do anime, odnośnie tej zbliżającej się historii. Jeśli ktoś czytał mangę, to będzie wiedział. Powiem wam, że mam nadzieję, że nie zrobią czegoś takiego, że w którymś momencie pokaże się super silny przeciwnik i Saitama sobie z nim nie poradzi w jakikolwiek sposób, że nie będzie w stanie go pokonać jednym mocniejszym ciosem, tak? Bardzo, bardzo bym była wściekła, bardzo bym była rozczarowana, gdyby tak się stało, naprawdę. Nie ma w tym momencie historii, w której bohater jest super silny od samego początku, tak? Ludzie lubią czytać, ja zresztą też lubię czytać, jak historia jest prowadzona, że mamy jakąś postać i ona twardo trenuje i ona staje się coraz silniejsza. To jest bardzo ładnie pokazane, to jest bardzo ładnie przedstawione, tak? To się bardzo przyjemnie czyta, bardzo, bardzo się łączy z tym bohaterem emocjonalnie, bardzo się go wspiera, w ogóle ma się nadzieję, że on kogoś pokona i tak dalej, i tak dalej. Że nawet jeśli mu się nie uda, to ma się nadzieję, że on będzie trenował, że on wymyśli jakiś sposób, żeby go pokonać, tak? To jest bardzo dobry sposób rozwijania akcji. Niestety robi się trochę nużący, ponieważ każda manga tego typu, którą się czyta, każda ma to w sobie. Ejos, wracamy. Tak, skończyło mi się miejsce na komórce. Wracając do tego, co mówiłam, mam naprawdę nadzieję, że Saitama się nie wstawił czegoś takiego w którymś momencie, że Saitama będzie musiał potrenować albo będzie miał jakiś problem z jakimś przeciwnikiem czy coś. Nawet nie tyle problem, ile po prostu użycie jego pełnej mocy nie będzie wystarczające. W jednym czasie oczywiście nie będzie wystarczające, żeby przeciwnika pokonać, tylko że będzie musiał użyć jakichś trzech czy czterech ciosów, żeby pokonać przeciwnika. Bardzo bym nie chciała czegoś takiego. Uważam, że to by bardzo źle podziałało na całą serię i tak nie fajnie zrobiło się, tak? Moim zdaniem Saitama powinien od samego początku do samego końca być bohaterem, który poradzi sobie ze wszystkim, z każdym przeciwnikiem za pomocą jednego ciosu. Choć można by było zrobić coś takiego, co było w śnie Saitamy, że pojawił się jakiś przeciwnik, którego owszem, pokonywał jednym ciosem, natomiast był on tak twardy, że będzie on tak twardy, że będzie wymagał od niego trochę więcej niż tego właśnie jednego ciosu, tak? Że będzie wymagał od niego tam pięciu czy sześciu ciosów, żeby po prostu Saitama znów poczuł tą ekscytację walką, tak? Te wszelkie emocje towarzyszące tej walce. To by mogło być interesujące. Natomiast coś, że w momencie w którymś momencie pojawia się przeciwnik, który pokonuje Saitamę, albo że Saitama musi trenować i jeszcze bardziej się dopakować, żeby kogoś pokonać, to moim zdaniem by było bardzo niefajne w tej historii. Tak czy inaczej, omówiłam już wszystko, co chciałam. Jak pojawi się odcinek 10, to obejrzę go, nagram film odnośnie tego odcinka i go wrzucę. Podejrzewam, że to będzie za jakieś 3-4 godziny, ewentualnie jutro rano by się pojawił filmik odnośnie właśnie One Punch Mana. Natomiast teraz sobie było na tyle i tak mi wyszedł ponad półgodzinny filmik. Piszcie, co wy sądzicie o anime One Punch Man. Jak wam się podoba, jak czytaliście? Jeśli czytaliście mangę, to bardzo proszę o żadne spoilery, ponieważ nie chcę, że jak ktoś oglądał tylko anime, a nie czytał mangi, to żeby
miał jakiekolwiek spoilery, tak? Więc w tym miejscu piszę po prostu, co myślicie o anime One Punch Manie, który z chapterów do tej pory, który się pojawiał, wam się podobał najbardziej i która walka, jak do tej pory Saitamy, wam się najbardziej podobała z tego wszystkiego. A na razie tak, na razie to było na tyle. I wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie!